czasie nastała taka moda na stosowanie diet wegetariańskich, wegańskich i dzisiaj właśnie porozmawiamy o diecie wegetariańskiej. Czym ona jest, czym się różni od wege? No i zobaczymy. Dzień dobry Pani Kamilo, z nami Pani Kamila Kowal, dietetyk. Najpierw chciałabym wyróżnić, bo dużo ludzi stosuje się do diety wegetariańskiej przez własne poglądy, przez styl życia albo też przez modę. Czym się różni dieta wegetariańska od wegańskiej? Osoby na diecie wegetariańskiej wykluczają produkty takie jak mięso i ryby. A osoby na diecie wegańskiej wykluczają również produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak jajka, nabiał, również miód. Czyli wegańska jest już bardziej taka restrykcyjna, już większa grupa produktów jest wyeliminowana. Zgadza się. Dobrze, w takim razie jakie korzyści, a jakie zagrożenia niesie stosowanie się do takiej diety? No bo skoro radykalnie zmienimy nasz sposób żywienia, tak z dnia na dzień, totalnie przenoszę się na dietę wegetariańską, to jakie korzyści to za sobą niesie? Na pewno podczas właśnie takiego długotrwałego stosowania diety roślinnej będzie malało ryzyko zachorowania na nowotwory, na choroby takie jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, na te wszystkie choroby takie dietozależne. A to wszystko za sprawą dużej ilości warzyw i owoców, które znajdują się w takiej diecie. No i pierwsze co się nasuwa, skoro wyeliminujemy wszelkie mięsa, no to białko. Czyli zagrożeniem jest to, że po prostu możemy mieć niedobory białka w organizmie. Zatem w jaki sposób je uzupełnić produktami pochodzenia nie od zwierzęcego? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, żeby w diecie wegańskiej lub wegetariańskiej pojawiło się dużo produktów takich jak strączki. Na pewno ważna będzie fasola, soczewica, ciecierzyca. Jeżeli jesteśmy w diecie wegetariańskiej, a nie na wegańskiej, dużo białka ma również nabiał oraz jajka. Czyli humus jak najbardziej. Humus jest ciecierzycy, zgadza się, będzie tutaj produktem zalecanym. A poza tym już powiedzieliśmy o tym, że niedobory białka to jedno z takich głównych zagrożeń, ale też inne składniki mineralne mogą do naszego organizmu się nie dostawać na takiej diecie. Zgadza się. Na diecie roślinnej bardzo często występuje niedobór żelaza, ponieważ żelazo zawarte w produktach roślinnych, tak zwane niechemowe, jest o wiele gorzej przyswajalne niż żelazo chemowe występujące w mięsie i produktach odzwierzęcych. Żeby zwiększyć biodostępność tego żelaza, należy spożywać produkty bogate w żelazo wraz w towarzystwie z produktami zawierającymi witaminę C. Osoby na diecie wegańskiej również nie są w stanie dostarczyć do organizmu odpowiedniej ilości witaminy B12, dlatego tutaj wskazana będzie suplementacja. Dziękuję Pani serdecznie za te porady. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach.